I witam wszystkich w kolejnym odcinku. Tutaj chciałem Wam pokazać, że malowanie ma sens. Były od góry przykryte i tu, gdzie jest malowane, jest suche. Także to wszystko działa. Także proponuję wszystkim, żeby sobie czymś zamalowali od dołu. Wtedy nie będą aż tak mokre. W ogóle nie będą mokre. Tak to wygląda. Wczoraj padało, to stoi w wodzie i w ogóle wody nie ciągnie. Tylko musi być z każdej strony dookoła zamalowane. Tutaj też ładnie dookoła. Tutaj już zaczęliśmy murować ścianę 24 cm grubość. To jest kupa takich narożników. To najlepiej z takich krótkich murować. One mają wysokość 25, szerokość 24. I długość też 25. No są ciężkie. Ale takie rzeczy musimy ręcznie murować. A tutaj będziemy murować 17,5 ścianę. Już tutaj tym dźwigiem. Bo te bloczki są tutaj wyższe. One mają aż 50 cm wysokości. I długość też 50. Tak. 50 na 50 i razy 17,5. Dokładnie. To już sobie podkrywaliśmy. Pokażę, jak smarujemy klejem, czym, jak rozrabiamy. Wszystko będzie pokazane. No. Dzisiaj jest pogoda, jutro znowu ma padać. Być może będzie wolne. Mi to akurat nie przeszkadza. I tak to wygląda. Dobra. I tutaj wcześniej musieliśmy jeszcze zaszalować taki narożnik. A musi być z masywnego betonu. To jest połączenie ściany z gazbetonu z betonową ścianą. To musi być jeszcze z zewnątrz uszczelnione. Na razie jest zaszalowane, tego nie widać, ale to później będzie zamalowane. W tym narożniku, dlatego musieliśmy to tak zaszalować. Żeby to miało też wiązanie jakieś. Dobra. Tak mieszamy klej. Mniej więcej takiej konsystencji. A tak odetniemy. Widzę jak masełko. I gotowe. No tak smarujemy klejem. Może mógł być trochę zrzadszy, ale musimy zaraz dopracować całą powierzchnię. Ładnie smarujemy. Kesz weitasz miren tu. Wasz tajne, weź. Posmarujemy parę, kilka, żeby mieć jakąś długość już posmarowaną. Dobra. Dobra, zaczynamy murować. Podnosimy dźwigiem do góry. Okej. Okay. Mamy nie wizy, prawda? No, możemy trochę obmyśleć. Potrzebujemy jeszcze poziomice. Was? No. I lecimy po następny.
I do góry, samoczynnie się zaciska. I to sobie ręką sterujemy teraz. Jeden jeździ, drugi donosi, dowozi bloczki. Opuszczamy. A bo was wagę brał szałkę. No langsam masz widzę. Mówię koledze, żeby jeszcze użył poziomicy. Tam będzie równo. I do góry. I do góry. A co asem? No szmirem. Okej. To dopcham do ściany, bo się samoczynnie od wiatru przesuwa. Dobra, teraz nic się nie stanie. Teraz ja zacznę smarować. Klejem. I opuszczamy. A, palce. Hop. Teraz. Nie ma co go słuchać. Palce, knopka wyjść. Okej. Off. Trzeba zawsze trochę obmyć, bo tu takie grudki się znajdują. I jedziemy z następnym. Tu muszę trochę dosmarować, bo jest za mało. No ja. Takie mieszą. Tu z kolegą muszę się po niemiecku komunikować. Ale z kolegą. Po niemiecku, dokładnie. Po niemiecku. Okej. O góry. I tak oto smarujemy. Tak to wygląda. Taką kielnią z ząbkami. Nabieramy. Najszybszy chyba sposób. Po krótkiej chwili już mamy tyle wymurowane. To jest jakieś 15-20 minut. Tak wygląda. Dobra. I chwilę później wygląda już to tak. Bardzo szybko to idzie. Tak właśnie. Jest dobrze. Lecimy dalej. I tutaj mamy już kolejny kawałek ściany. Tam był ten pierwszy.
dodajemy drugą. Zaczynamy z drugiej strony, a później będziemy wyciągać tutaj narożniki. A później połączymy to sznurem i będziemy od sznurka murować. Jak już będziemy mieli narożniki wykończone. Tak wygląda nasz zbyt całej kazyłości, który już wcześniej pokazywałem. Tutaj jeszcze ważne, żeby to ładnie wszystko wyglądało, skrobimy te fugi z kleju. Tak jak tutaj wycieka, później to wyskrobimy ładnie, żeby to ładnie wyglądało fachowo. Nie ma lipy, jak to się mówi. I teraz tak, tam mieliśmy wymurowane, ale żeby dalej tu murować, to musieliśmy tą końcówkę wymurować i drugą końcówkę wymurować, żeby tutaj domurowywać do czoła, do sznurku. Do sznurka. Sznurka, sznurku. Jak to zwał? Robimy 0,5 cm odstęp z jednej i z drugiej strony. Tak to wygląda. I będziemy teraz ciągnąć dalej te ściany, które dochodzą tutaj, bo one są tutaj na zakładkę. Tutaj zachodzą 24 i 17,5. No i trzeba tak to robić, bo inaczej to nie wyjdzie. Dobrze. Dobrze. I tak wygląda właśnie nasz dzisiejszy dzień. Tyle, żeśmy zdołali wymurować. To w sumie nie jest wszystko, bo musieliśmy jeszcze szalować. Tutaj te ściany musimy wszystkie związać ze sobą. Także musimy wszystko jednocześnie murować. To będą drzwi. To trzeba wszystko powiązać. Tutaj również ten narożnik. I tamto ścianę. Tak wygląda z daleka. I tu. Czyli tu do góry murujemy. Tam do góry. Naciągamy sznur. Przy tej ścianie. I murujemy. I tak samo tutaj. Tu musi jedno na drugie zachodzić. Musi być wiązanie, dlatego tak robimy. Dźwig się bardzo przydał. Nie bolą plecy na pewno. Bo silikaty są bardzo ciężkie. Szczególnie te tutaj. 24. No i te 17,5 też, bo to są duże. Są 50 na 50. To waży, tego się w ogóle nie da podnieść. Jak ktoś muruje bez dźwigu, no to mu współczuję po prostu. Co więcej w tym dźwigu? Tutaj wszystko góra-dół można podnosić, a to już idzie wszystko manualnie. Nie ma żadnych siłowników, to po prostu się przesuwa, to bardzo leciutko można przesuwać w lewo, w prawo, do przodu. I tutaj jest jeszcze taki koło napędowe, którym można się poruszać do przodu, do tyłu. Można też zakręcać, bo ono jest obrotowe. Wiadomo, trzeba mieć miejsce, żeby to zawrócić, ale da się. To musiałem wcześniej podjechać do przodu. Jak będzie przeszkadzał, odjadę do tyłu, także jest spoko. Jeśli film Ci się spodobał, łapka w górę, wciśnij także dzwonek subskrypcji. Jeszcze pokażę później od góry, jak wygląda. I tu jeszcze Wam pokażę z góry. No jest tych ścianek. To są ścianki działowe i równocześnie nośne. Dobra, to widzimy się być może jutro. Cześć.